Kolejny w województwie śląskim wypadek z udziałem pieszego. W Orzeszu na pasach została potrącona 14-latka. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę wieczorem na oznakowanym przejściu dla pieszych przy ulicy Mikołowskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, kierujący Mercedesem był trzeźwy i nie przekroczył dozwolonej prędkości. Kierujący tym samochodem przyznał, że po prostu jej nie zauważył. Być może było to spowodowane tym, że oślepiły go samochody jadące z przeciwnej strony. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u, zabrał dziewczynkę do katowickiego szpitala, doznała obrażeń m.in. głowy i nogi. Natomiast według tego, co przekazali nam medycy, nie zagraża to jej życiu. Kierującemu zatrzymano prawo jazdy, grozi mu do 3 lat więzienia. Nastolatka wciąż przebywa w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka i jak przyznaje rzecznik szpitala, miała dużo szczęścia. Stan dziewczyny po tym wypadku jest dobry. Pomimo poważnego zdarzenia, w którym uczestniczyła, nie odniosła jakichś bardzo poważnych obrażeń. Przebywa na oddziale chirurgii. W ciągu najbliższych kilku dni prawdopodobnie opuści szpital. Skutki wypadku mogły być dużo bardziej poważne. Według statystyk śląskiej drogówki na drogach wciąż dochodzi do zbyt wielu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych. Od początku roku na drogach naszego województwa odnotowaliśmy 112 wypadków, w których niestety 7 pieszych zginęło, a 109 zostało rannych. Porównując ten okres do roku poprzedniego, to jest dokładnie ta sama liczba wypadków, natomiast jest to o 7 osób mniej zabitych, co jest pocieszające. Najczęściej to kierowcy powodują wypadki, gdzie poszkodowanymi są piesi, wymuszają pierwszeństwo lub jadą zbyt szybko. W ubiegłym roku w skali kraju kierowcy spowodowali aż 1400 wypadków, z winy pieszych było ich jedynie 69.